Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Z Myślenic po raz kolejny wyruszyła piesza pielgrzymka krakowska na Jasną Górę. Pielgrzymi w niedzielę mają dotrzeć do Częstochowy. Przed nimi więc setki kilometrów. Przed nimi kilka dni drogi. Ale idą z radością na ustach oraz intencjami w sercach. Znaczy ogólnie pierwsza pielgrzymka krakowska jest 39, natomiast pierwsze pielgrzymki grupa myślenicka szła ze Skawiną, więc nawet trudno mi powiedzieć, która, bo nie pamiętam w tym momencie. Ale myślę, że to będzie gdzieś około 30, jak wyrusza grupa z Myślenic. Ilu uczestników w tym roku chce dojść na Jasną Górę? W tym momencie mamy zapisanych 105 uczestników plus 30 osób obsługi pielgrzymki, ale to jeszcze nie koniec, bo zwykle gdzieś w drugim, trzecim dniu dopisują się ludzie z miejscowości, do których idziemy. Czeka nas cały tydzień wędrowania. W niedzielę dochodzimy do Jasnej Góry różnymi odcinkami. Mamy i odcinki takie lżejsze, 18-kilometrowe, ale czeka nas też jeden dzień 40-kilometrowy, więc proszę się modlić wtedy za nas. 3, 2, 1, start! Brawa! Tylko uważajcie, bo za nami jest mszana, oni zawsze nas ścigają. Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę? Dlaczego? Po prostu jedno to, że intencja, a drugie to tak jak już raz się obejdzie, to człowieka ciągnie. Tak, żeby jeszcze raz, może jeszcze raz, jeszcze coraz więcej, za każdym razem. W tym roku z synem? Z synem, w tamtym roku też z synem i w tym roku też z synem. I lubię iść ze wszystkimi. Jest fajnie drogą, śpiewamy, modlimy się o wszystkich różnych intencjach. Idziemy, to nas i proszę i koleżanki, wszystkie o, żebyśmy się pomodlili za nich. Po prostu jest bardzo pięknie. Co taka pielgrzymka Pani daje, tak osobiście? Daje, nategujemy się tak, abyśmy się na cały rok energii. Daje energii na cały rok. Jak jest na trasie pielgrzymki? No bardzo fajnie. Bardzo fajnie i tak jest rodzinnie po prostu. Tak jakby rodzina szła. Jakie emocje Wam tam wtedy towarzyszą? Czy nie boi się Pan złej pogody albo złego samopoczucia? Nie, raczej nie. Raczej nie, a łzy szczęścia jak się dochodzi. A czym jest dla Pana pielgrzymka? Z Nim takim skupienia, czasem modlitwy, takiego odosobnienia. Po prostu tak jakby był na wczasach. O, czuję się, wracając stamtąd z nowymi siłami, jakby akumulatory naładowane i z takim no, pewnością siebie. Modlitwa, ale nie tylko. Jak jesteście przygotowani do tej pielgrzymki? Na pewno dobre buty, wygodny plecak, no i chęć przejścia, bo i dobra intencja w sercu, bo to jest to, co nas napędza. No i pielgrzymka jest takim też specyficznym miejscem, gdzie każdy sobie nawzajem pomaga, więc warto mieć przy sobie kogoś, kto nas zmotywuje do dalszej drogi. A jak nie, no to jest też ksiądz, który służy pomocą duchową w tym.